I pierwszy, zwarcie 0-0. Zwarcie, bum, motoparami leci. Zwarcie, bum, bum, zwarcie. 6 tranzystorów jest tutaj przepalone. Jeden rezystor jest przepalony. Trzeci też jest uszkodzony. Czwarty też, rezystorek kolejny. Tutaj jest kondensator, a tutaj go nie ma. Ja pierdzielę, dobra. No tak śmierdzi, śmierdzi trochę. Coś się zjarało. Tak, słuchajcie, właśnie wymontowuję kolejne tranzystory mocy, dlatego że pierwsza para tutaj ma teraz zwarcie. Jest to para, którą już wymieniałem. No, ale to jest również ta para, która miała ten rozwalony kondensator w tym naszym nastawniku. I tam ten tranzystorek, który się znajduje tutaj głęboko, ma zwarcie. Więc albo ten tranzystorek był już nadpalony, albo po prostu to wybuchło. Zmienię to już bez nagrywania, bo tu jest już tyle było nagrywania tego wszystkiego, więc zmieniam parę tranzystorów, ten drugi tranzystorek od kompensacji temperaturowej i nasze rezystory emiterowe. No, widzimy się zaraz. Dobra, machina jest złożona, jest wszystko podłączone. I czy mogę coś dodać od siebie? Mogę, bo kwestia jest taka, że tranzystory różnią się od MOSFETów. Główna różnica jest taka, że tranzystory można bezpiecznie włączać bez podłączonej bazy. Czyli przekładając to na MOSFETy, to w przypadku MOSFETów, gdy włączymy układ z MOSFETem i mamy bramkę MOSFETa w powietrzu niepodłączoną, tu już jest pewne niebezpieczeństwo, że ta bramka może się jakoś naładować, wziąć skądś ładunek i ten MOSFET się załączy i zrobi zwarcie. W MOSFETcie wystarczy ładunek na bramce, nie musi płynąć żaden prąd. Natomiast w tranzystorze musi popłynąć prąd przez bazę, żeby ten tranzystor się załączył, więc teoretycznie to w miarę bezpiecznie to się uruchamiało bez sterowania bramki, a widać to powybuchało, więc jakaś kompensacja może tutaj wjechała. Aż tak zabuczało. Rzut! Dalej jest ten problem. Gdy sobie popatrzyłem na nagranie z FLIR-a, to widzieliśmy, że te wszystkie tranzystory zaczęły się grzać mocno. I już teraz mam pewne przemyślenia, że możliwe, że samo sterowanie tymi wszystkimi tranzystorami jest jakoś zepsute. Kurde, jakieś stałe napięcie tutaj wchodzi. Tylko że i tak tam mamy kondensator wejściowy. O, ale to źle wygląda. Powinienem znaleźć tutaj teraz taśmkę z sygnałem, który odłączy nam sygnał wejściowy. Dobra. Teoretycznie to jest chyba ta taśmka tutaj w tym miejscu. Odłączyłem ją. Protekcję załączę i tak. O, kurwa, mać. To się zrobi filmik 3-godzinny. Dobra, słuchajcie, tu jest pewna jedna rzecz zastanawiająca. Tu jest pierwszy tranzystor, tu jest drugi górny tranzystor, tu jest trzeci górny tranzystor. Te wszystkie trzy były wymieniane. Tam jeszcze jest czwarty tranzystor, który też był wymieniany, ale skupmy się na tych trzech. One wszystkie były wymieniane na... to jest Allegro, tak? Ale teraz wymieniłem ten pierwszy tranzystor, no i ten dolny też z drugiej strony. Patrzcie, jak to działa. Bum, załącz, patrzcie, się zaświeciły. Drugi, trzeci się zaświecił. Czwarty nie, ale pierwszy się nie świeci. Pierwszy się nie świeci. Bo pierwszy jest to oryginalny tranzystor z końcówki mocy Marantza. Czy jest to problem z nieoryginalnością tych układów? Po prostu teraz wezmę te tranzystorki i podmienię na oryginalne. Zróbmy to. Dobra, składam machinę. No dobra, machina jest złożona.
Teraz mamy tutaj oryginalne części, prosto z Marantza. Dzięki Marantz. Zobaczmy. Boom. Trzymam kciuki. Protect dalej. Twardy zawodnik. Nie ma co. Nie ma co. Trochę pobadam jeszcze. Patrzcie na to. Te dwa na środku tranzystory to są te, które teraz wymieniłem. Tam dalej jeszcze jest ten pierwszy, który wcześniej wymieniłem. Włączam machinę. I teraz powinien się włączyć. Tak, pyk. No i się zaświeciło, ale patrzcie, tutaj te inne się nie świecą. Te inne się nie świecą. Tutaj u góry jest jakiś regulatorek, więc on tam żyje swoim życiem. Ale już ten pierwszy jakby zaczął też się lekko świecić. Albo niekoniecznie. No w każdym razie te dwa, które się świeciły, świecą się nadal. Więc problem jest gdzie indziej. Czy na wyjściu? Fajnie byłoby po prostu te wyjście odłączyć. Więc bym musiał ten rezystor emiterowy odłączyć, ten jego środeczek, nie? Nasz rezystorek emiterowy się zaświeca. I kwestia, czy płynie duży prąd na wyjście, czy duży prąd płynie między nimi. Czyli między napięciem symetrycznym, między jego skrajnymi punktami. Znalazłem jeszcze jeden rezystor emiterowy przepalony i to był w wyjściu, które nie było uszkodzone wcześniej, więc pewnie to wyłączenie bez sterowania jednak, kurde, przygrzało wszystkie pary tranzystorów porówno. No jakieś tam wysterowanie się jednak pojawiło. No cóż, dobra. Kontrolnie włączę, zobaczę, czy się pojawia ten protect teraz, kiedy już teoretycznie wszystko jest naprawione. Tak, protect. Ten protect nie tylko się załącza wtedy, kiedy wykrywa stałe napięcie na wyjściu głośnikowym, bo sobie sprawdziłem. Podłączyłem multimetr, zrobiłem rekord. Sobie robiłem rekordy, czy przy włączaniu pojawia się jakieś napięcie dodatnie ujemne. Wszystko wygląda tak samo. Pojawia się 300 na plusie i nawet 1,5 V na minusie przy starcie, przy uruchomieniu tego sprzętu. Niestety te startowe może tak być, ale nie ma jakiegoś tam minus 50 V i tak dalej. I patrzcie na to. Mamy jeszcze jeden sygnał, który może nam meldować, że coś jest ze sprzętem nie tak. A dokładnie sam zasilacz. Mamy tutaj taki pin jak P-Fail, czyli power fail, i on działa tak. Tutaj mamy transformator jego wyjścia, gdzieś tam na dole jest jego wejście sieciowe, ale tu są jego wyjścia. Po lewej stronie nasze wyjścia na końcówki mocy. I tak, dobrze widzicie, są dwa wyjścia. A po prawej stronie te niskie napięcia, takie tam drobnica, nie? I jak widać, mamy dwa mostki Greca, prostują nam napięcie, ale jeszcze mamy dodatkowo jeden obwód. I ten obwód bierze sobie taki ala odczep między plusem a minusem jednego toru zasilania i drugiego toru zasilania. Więc jeśli wszystko jest ok, jeśli plus z minusem jest równy, to tutaj nie ma żadnego wychylenia, bo jest jakby kompensacja 0 V różnicy. Jest wyśrodkowane. Natomiast jeśli w którymś torze zasilania gdzieś jest przywarte na przykład minus, to już pójdzie nam napięcie na plus, bo że plus jest wyższy. Lub jeśli jest na przykład plus przywarty gdzieś tam, to też się odchyli w którąś stronę i nam striggeruje zabezpieczenie P-Fail. I prawdopodobnie też wyskoczy nam Protect. Więc możliwe, że jeszcze na przykład mamy przepaloną sekcję zasilania gdzieś tutaj. Nasz zasilacz może nie domaga, może mostek Greca, tylko że sprawdzałem mostki Greca. Więc ja bym sobie teraz zmierzył, że ten power fail nam gdzieś się w tą stronę wychyla. No, bo dalej mamy kondensatory, ale kondensatory już są na tej głównej płycie ze wzmacniaczem, te cztery duże. I tak, jeden to się nazywa VCC i VCC minus. I on nam zasila cztery kanały, a VCC1, ten drugi tor, zasila nam tylko dwa kanały. Surround right i centralny głośnik. Więc troszeczkę dziwny podział. Widać, że ten jeden tor jest mocno przeciążony, bo to zasila aż tyle kanałów, a tamten tylko o dwa. No i przez to też się różnią pojemności kondensatorów tam. Dobra, włączamy tutaj na mierniku funkcję rekord. Sprzęt. O, czy 3 V jest od razu? Okej, to może wyłączę rekord. Bo tu jest na 3 V, czyli co? Okej. W sumie nie rozgryzam jeszcze tego, jak tutaj działa ten wyjście, więc może tak być. Dobra, włączmy. Cały czas jest 3 V. Zresztą ma być zbierane do masy właśnie, nie? Tak, to chyba ma być po prostu zbierane do masy, nie?
Czyli tutaj pewnie podaje nam 3,3 V nasz procek. Jeśli coś jest nie tak z zasilaniem, to jest po prostu to zwierane do masy. Dobra, zmierzmy w ogóle napięcia, jakie tutaj wskakują nam. Dobra, sprawdzam teraz napięcie symetryczne, czyli plus i minus. Względem masy, to jest chyba minus, bo jest teraz minus. A kątki są jeszcze naładowane, dobra, włączmy tutaj. 45 V. Ok, trochę się trzymuje, otrzymuje się 45 V ładnie. I teraz się wyłączyło. Dobra, 45 V wskoczyło, jak widzieliście. Dopiero teraz się wyłącza. Całkiem długo. 45 V było, dobra, a na tym drugim? Teraz powinien być plusik, tak? Ok, to też wygląda normalnie, włączmy. No jest, 540. Od razu się wyłączył, ok, włączmy jeszcze raz. 45, no. Dobra, napięcie są w porządku. Myślę, że nasz bias jest rozjechany i nasze bramki przy tranzystorach mocy są tak mocno zasilane, że otwierają zbyt mocno nasze klucze górny i dolny, które przewodzą i się grzeją, bo przewodzą na rezystor emiterowy i tak względem siebie i po prostu robią takie ala zwarcie od minusa do plusa. Tylko co triggeruje protekta? Bo zasilacz teoretycznie nie triggeruje protekta, nie ma napięcia stałego na wyjściu, bo sobie porównywałem z tymi sprawnymi kanałami na wyjściu przy uruchomieniu. Co triggeruje protekta? Temperatura? Kurde, żeby tutaj można było ustalić, jaki protekt dokładnie się załącza. Temperaturowy, zasilacza, czy napięcia stałego na wyjściu końcówek mocy. Jeszcze więcej trzeba myśleć, jeszcze więcej! Wytężyć wszystkie swoje szare komóreczki. No dobra, to jak widzicie, tutaj się podłączyłem do bramki plusikiem tego tranzystora, który się grzeje, a minus jest podłączony na środkowy odczep transformatora, czyli też na wyjście głośnikowe, klema minusowa. Dobra, to włączmy, zobaczmy. No, chyba miernik będzie ok, jak coś to wrzucimy później oscyloskop. Zobaczmy, zobaczmy, 3, 2, 1, baza, co tam ma baza? O, 1 volta wskoczyło, tak? Weźmy rekord. Dobra, maksymalnie ile było? 2,2 V maksymalnie. Maksymalne napięcie, które się pojawiło, 2,2 V. Fajna opcja w tym mierniczku, w Brymenie, że możemy tutaj sobie sprawdzić. Zobaczmy teraz ostatni MOSFET, który nie był naprawiany. Zobaczmy, co tam się pojawia. Albo na tym pierwszym może? Zobaczmy na pierwszym. Dobra, tu jest trzeci, bo do tych pierwszego ciężki jest dostęp, a do trzeciego jest w porządku. Ten trzeci niby się nie grzał, tylko... Zaraz, nie, trzeci. To jest czwarty. Drugi, trzeci się grzał. To record i jeszcze raz lecimy. No, tu chyba było znacznie mniej. Max to był 0,9 V, 0,95. Na tamty to się grzeje dwa razy więcej, nie? No. No. Dobra, to jeszcze zobaczymy trzeci, czyli trzeci, który też się grzał. No, zobaczmy, maksymalnie 1,8 V. Dobra, dobra. I te dwa właśnie się grzeją, co mają powyżej 1 V, około 2 V. Pierwszy wtedy zmieniłem, przestał się grzać pierwszy, więc jeszcze pierwszy zobaczmy. Miernik ma tą przewagę nad oscyloskopem, że w ogóle się nie boimy, że tutaj może być jakieś zwarcie potencjału do masy, kiedy podłączymy minusa gdzieś, nie? Tutaj jest pełna izolacja, nie trzeba się zastanawiać, że coś się spali. Pierwszy wcześniej się grzał, po zmianie tranzystorów się przestał grzać. Więc podejrzewam, że to napięcie spadło, jakieś było lepsze dopasowanie. No, 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 no. Maksymalnie 0,9, nie? 0,9. W toku i celujemy, czyli jest zbyt duży bias na tych dwóch. Dobra. Zmieńmy biasik. Jak to działa? Słuchajcie, tutaj mamy złącze BN85, do którego jest podłączony nasz obwód regulacji biasu. No i tutaj widzimy, że jak tutaj nic nie jest podłączone, to po prostu sterowanie bramki tranzystora Q660 i Q654 idzie z obwodów wcześniej, jak tutaj widzicie. Nie wchodzę w szczegóły. Sterowanko jakoś tam jest, nie? A ten obwód, który się podłącza do tego BN85, to jest takie coś.
czyli tranzystor, który się odpowiednio reguluje i ten tranzystor po prostu zwiera nam punkt 1 z punktem 2 na CN34. Zwiera nam to. Także zwierając te dwa punkty do siebie, to napięcie na bramce będzie spadało, no bo tam sterujemy napięciem ujemnym, a tutaj dodatnim, tak? Więc będziemy bliżej zera, gdy będziemy zwierali te dwa punkty. Więc im bardziej zewrzemy, tym mniejsze napięcie tam będzie, a przez to będzie mniejszy prąd. Dobra, nie wiem, w którą stronę kręci za bardzo, więc zobaczymy najpierw pomiar teraz jeszcze raz, jaki to jest, a później będziemy kręcili trochę w jedną, trochę w drugą, żeby zejść do tego od około 1 V. Okej, teraz chyba było trochę mniej. 1,7, dobra. Przekręcimy gałą teraz. Powiedzmy, że w kierunku wskazówek zegara. Lecimy jeszcze raz. Będzie mniej czy więcej? Chyba mniej. Chyba mniej. Dobra, to trzeba tak konkretnie się zamachnąć. 1,9. Jeszcze więcej. To w drugą stronę. Może to w ogóle nie będzie miało żadnego wpływu na to i coś tam jest rozwolonego. Konkretnie przekręciliśmy w drugą stronę. Kurde, powiem wam, że... Żylipa, nie? Z tymi wynikami. Są jakby trochę randomowe. Że kręcenie tym za bardzo na mnie wpływa, więc... Może rzeczywiście obwód regulacji tutaj jest zepsuty, przepalony. Ten tranzystor... Bo ja tam tranzystor wymieniłem. Może te tranzystory są przepalone w jakiś sposób. I te tranzystorki trzeba jeszcze wymienić. Te do kompensacji temperaturowej, nie? I do regulacji wiasu. Przykręćmy jeszcze dalej. Jest do oporu przykręcone. 1,96, co jest? Kurde, no to jest prawidłowy ten, którym powinienem kręcić. Ale się chyba jeszcze będę musiał upewnić. 1,7. Chyba wymienię te tranzystorki do kompensacji temperaturowej. Coś chyba z nim jest nie halo. Za duży bias wskakuje na mnie. Za duże napięcie na bramkę. I nie mogę tego tutaj wyregulować. Wymienię te tranzystorki kompensacji cieplnej. Dobra, po lewej mamy nasz tranzystorek, który wyciągnęliśmy ze sprzętu. Sprawdźmy spadek napięcia na tych skrajnych punktach. I mamy bardzo dziwne 0,11. To nie świadczy dobrze o tranzystorze. A nasz prawy, który z maranca wydłubaliśmy i tutaj mamy 0,59. Chyba znaleźliśmy przyczynę wszelkiego zła w tym marancie teraz. Harmanie, tak. Hermanie, kurde, Gringu. Dobra, wymieniamy dalej tutaj te rzeczy. Tu wymieniłem, został jeszcze jeden. I chyba. Tak, chyba. Tak, pani mąż, coś znalazłem. Więc może nie będzie trzech odcinków, a tylko dwa. To lecimy, jeszcze jeden tranzystorek. I będzie bęk. Co za przygoda. Nie zapomnij nigdy. Dobra, słuchajcie, jaki jest problem? Bo ja to sobie to wszystko oczywiście mierzyłem, te tranzystory, czy nie są przepalone. Jak widzicie, tutaj mieliśmy poziom, ile tam? Dajcie mi jednego. 0,11, teraz wylutowany, 0,11 ma. A te, które są teraz wylutowane, i tu wszystkie, bo sprawdziłem wszystkie, mają tak samo. Mają 0,14. 0,14, nie? Więc uwierzcie mi, że to nie było pełne zwarcie, żeby to... O, zwarty jest, wykluczam go. Dopiero tamten tutaj, ten na pierwszy się spalił na zwarcie. Wtedy tak. Dobra, składam dalej. Ja już tak gadam, jakby wiedział, że to zadziała, ale nie mam pojęcia, czy to zadziała. A, jeszcze ten. Dobra, jeszcze podłączę. Tak. Biasa. Czekajcie.
No dobra, zobaczmy. Pyk. Record. Sprawdzamy ten sam bias co ostatnio, na tym samym tranzystorze, na tej samej bazie. Miłosz patrzy z zaciekawieniem. Cały czas działa. Cały czas działa! Tak muszę sprawdzić, bo nie wiem. Działa. No. No, 1 wolcik mamy teraz na bramce. 1 wolcik, a nie 2 wolty. Kurde! Ciekawe, czy to w ogóle gra, panie Miłoszu, bo nie wiem, czy to gra, nie? Tak to... Sprawdźmy, lubisz? Ale nie tak szybko. Musimy bias ustawić. Bias. Spokojnie. 1 wolt na bramce tranzystora. Nie 2 wolty. Tak jest dobrze. No, nic się nie grzeje. Jest okej. Dobra. Tu zaraz ustawimy bias. Dobra, tutaj machinę złożyłem i trzeba zaraz ustawiać biasa, bo patrzcie, bo tutaj tranzystorek ma już 83 stopnie, bo wiecie, zostawiłem, żeby to się nagrzało. Żeby się ustabilizowało. Okej, te inne są w porządku, ale ten tutaj jeden na 83 stopnie. No to ten jeden sam później wyśrodkowałem, to chyba ten tą regulację. I ten jeden regulatorek 5 V też się tak grzeje do 75 stopni prawie. I tu jeszcze mamy w zasilaniu 86 stopni. Ja pierdzielę, co tak się grzeje. Aha, rezystory. Okej, okay, no rezystory, no bo tutaj... A nie, tutaj powinno być. Tutaj. Powiem wam, że kurde... Dużo. Tutaj regulatorek się grzeje dość... 83 stopni się tam regulatorek jeden grzeje. Kurde, powiem wam, że to starsza elektronika, no trochę się grzeje. Ja pierdzielę. Dobra, ustawmy biasik, bo tu kurde tak nie może być, żeby to się grzało. Chociaż końcówki siedzieć, żeby się mniej grzały, tak? Bo tutaj to wszystko inne to... Dobra, gdzie to ma być plusik? Plusik ma być od strony strzałeczki. Strzałeczka jest z lewej strony. Dobra, tutaj plusik. Minusik. Jak to teraz w teorii wygląda? Ustawiamy sobie napięcie, które będzie na złączu CN65, czyli widzimy, że na wyjściach emiterów tych tranzystorów mocy, gdzie pomiędzy nimi jest rezystor. Czyli tutaj będziemy mieli różnicę potencjałów, czyli jakiś prąd płynący przez ten rezystor. Bo de facto ustawiamy prąd wyjściowy. No i tutaj sobie regulujemy na pinie BN83 zwarcie do zera, ściągamy te napięcie, żeby było albo wyższe, albo niższe na bramkach, tak jak już widzieliście. Więc te brameczki muszą być odpowiedni prądzik. A my możemy sobie zmierzyć tutaj prosto napięcie, żeby było odpowiednio te tranzystory już załączone, żeby już trochę przewodziły tego prądu na wyjście. Tylko że one przychodzą razem, więc wychodzi 0. I mam pełną kartę. Poradził sobie bez karty. Czyli tak, nie ma być żadnego sygnału i pozycja volume ma być na minimum. Ustawiamy 25,92 mV. No, żeby popłynęło 48 mA, ale to już po prostu w przeliczeniu. Tutaj widzimy, że wszystkie kanały mają mieć tak samo. Weź tam skasuj mi coś, panie Miłoszu. Co tam? Co zrobić? Okej, 0,30. O, to prawie w ogóle nic nie płynie. Weź mi skasuj do jakiś pik. Dobra, pierwsza para to widzimy, że w ogóle tutaj nie ma żadnego napięcia. Czyli nasze MOSFETy oba są no, całkowicie wyłączone. Nic tu nie płynie. A musimy je troszeczkę włączyć, bo będzie straszna słaba jakość dźwięku, bo przy przejściu przez zero dopiero one będą się załączały gdzieś tam w dalszej odległości. No, już to wam tłumaczyłem. Dobra, to kręcimy gałą. Cholera, ten śrubokręt mam za krótki. Mam za krótkiego do tego zadania. Jakby to nie brzmiało. Chcemy zwiększyć. Zwiększa się. A zaraz, my... 25 mili, tak? Zaraz to w przyczynie 20... Nie, zaraz, 25 mili to jest 0,025, tak? 25 mV. 0,0! No. Oj, za dużo. Troszeczkę za dużo. Nie jest to super precyzyjne. No nie jest to precyzyjne. 2,5,9. Ma być 2,5,9. Idealnie. Dobra, ja to wyłączę. No, to też jest całkowicie wyłączone.
2, 5, 9. 6. 1. Dwa, pięć, cztery, zostawmy, lecimy z kolejnym. Bo tutaj już wchodzimy w teren, gdzie te układy się już kurde grzeją. Są zbyt bardzo otworzone. Tu jest już gorąco w tej okolicy. Więc tu będzie sporo więcej. Dobra, na razie tyle wystarczy. Tutaj chyba ten się tak grzeje. No, zobaczymy, no, zobaczymy. No, tutaj się grzeje, patrzcie na niego, wow! Trzy razy za dużo. Tutaj dzieje ogniem, patrzcie! Na minusa lecimy. Brrr. A tu podregulujemy. 0,259 ma być, koleżko. Już prawie do 100 mV dobiło. Dobra, podejrzewam, że tyle wystarczy. Się jeszcze rozgrzewa powolutku. Okej, okay, ale już to źródło całego diabelstwa się troszeczkę zdłobiło. No, tu też jest za dużo. Dwa razy za dużo. Dobrym kręcę. Jest dobrze. To powinno być okej, okay, bo się nie grzało za bardzo. Nie, jest to za dużo. Też jest trochę za dużo. Idealnie. I ostatni koleżka. W tym kanale absolutnie nic nie robiłem. W tym poprzednim też nic nie robiłem. A w całej reszcie tak. Bum, to jest za dużo. Ta regulacja jest dosyć ciężka. Dobra, styknie, jest git. Podłącz mi odkurzacz. Nie rób takich scen, bo zawsze mnie tutaj będą wyzywali. Nie widać mnie. Podłącz mi odkurzacz, płakam, bo już się nie wyrabiam. Dobra. Ja już tego skończyłem. Ustawiliśmy biasika teraz, więc zobaczmy, czy to gra. I jak to gra? Najlepsza część. Imprezka. Dobra, stacja pogodowa troszeczkę na boczek. Słuchajcie, zamówiłem laserki. Cholera jasna, są za małe. W sensie obudowa za mała. Więc trzeba wyczaić inne laserki. Dobra, nieważne. Styka? Nie styka. Styka. Bowersy testowe. Tutaj. Dobra, zaraz. Który to jest z paskiem? To jest plus minus? Gdzie to jest plus minus? No, z paseczkiem to jest minus. Tutaj chodzi o fazę, nie? Żeby wszystko było w fazie. Panie. Muszę sobie ogarnąć te bananki, tak? Że to było tylko pyk i wsadzone, bo zawsze kurde wkręcanie tego to jest koszmar. Co to mam z przodu za złącza? O, jest apteczny z przodu. Kurde. Pięknie. Dobra. Footbara odpalamy. I teraz optical muszę ustawić. O, jest optical 4. Znalazło. Dobra. Puszczałem muzykę. I dajemy. Dobra, zdecydowanie gra. Zostawmy to, żeby sobie tam pograło z godzinkę. No, słuchajcie, to teraz się praktycznie nie grzeje. Miłosz. Miłosz! Powiedz ty, jak to gra. Ty, ale ma moc, nie? Dobrze gra. No taki sprzęcik do wiesz, nie? Mm-hmm. Do telewizora. To naparza. No. Blisko siedzę trochę. Wow, aż
się wentylator włączył. Dobra, słuchajcie, naprawdę głośno tego słuchałem i dosyć długo. I tutaj wentylator działa, fajnie się załącza, jest bardzo cichy. I jest tak tutaj zabawnie zrobione, że ten wentylator jest na bezpośrednio na tranzystory mocy, które są przednimi głośnikami. Teraz dopiero ustawiłem głośniki przednie jako duże głośniki bez subwoofera, więc kurde, gra to naprawdę mocarnie. I widzimy, że jedna końcówka jest troszeczkę poza wentylatorem i się troszeczkę bardziej grzeje do 75 stopni przy tym prawie że maksymalnej głośności. No, więc tutaj kwestia chłodzenia jest taka średnia, żeby naparzać bardzo długo głośno. No, ale do tego on nie jest zrobiony, nie też. W każdym razie, wszystko picobello. Nie testowałem jedynie tych wejść, wyjść, HDMI, obrazu i tak dalej. A tu już nasz widz tutaj, który to dostanie, sobie posprawdza. A jeśli nie będzie działało, to naprawi. Dobra. To byłoby tyle z tej naprawy. Przejdźmy do podsumowania. Okej, przed chwilą wyłączyłem, ale jeszcze wpadłem na pomysł, żeby zobaczyć, jak wygląda bias teraz. Ten sprzęt teraz ostro się go męczyło i jest jeszcze gorący. Dosłownie tutaj ten tranzystor ma 70 stopni, więc zobaczmy biasik, jak się przestawi. Czy się w ogóle przestawi, bo się nie powinien przestawić, tak? Tam za bardzo. To jest dokładnie przedni kanał, czyli ten, który grał. Front... Okej, patrzcie, spadło nawet. O, powinien się podnieść teraz. Nie, ale rośnie, dobra, poczekajmy. Teraz jest głośność na maksa. Zmniejszymy głośność. To jest zagadka. Co się dzieje, jak rośnie temperatura? Bo wiadomo, ten biasik powinien być... nie... Teraz puszczę muzykę głośno. Dobra, bo jak teraz puszczę muzykę głośno, to tam będą duże różnice prądu, więc musiał teraz puścić muzykę głośno. Czy nic nie rozwalę, jak tutaj będę... Nie, woltomierz ma bardzo wysoką impedancję, więc teraz nic się nie powinno stać, jakbym puścił muzykę. Dobra, zróbmy ten eksperyment. Najwyżej wybuchnie. No to woltomierz ma wysoką impedancję, jak najwyższą. Idealny to w ogóle ma nieskończoną impedancję, więc nie powinien mieć wpływu na obwód. Wiadomo, że teraz przy basie będą te skoki. Teraz skoki są prądowe, więc to jest normalne. Maksymalnie nagrywamy i maksymalnie będzie. Dobra, wystarczy. Maksymalny prawie że 250 miliwoltów. 250 miliwoltów. Patrzcie, teraz wyłączyliśmy tutaj muzykę z najciszej. Jest 25 miliwolta. Piękny biasik. Cudownie. Więc tak, patrząc na te wyniki pomiarów, które teraz zrobiliśmy, czyli napięcie na krańcach tego rezystora emiterowego, czyli jaki duży prąd płynął między tymi emiterami przez ten rezystorek, to było prawie 250 mV, czyli w przeliczeniu 115 mW. Więc spoko, grało to bardzo głośno i nie aż tak dużo tej mocy tam się odłożyło, nie? Więc te rezystorki, które są dobrane, są no z dużym zapasem, tak, żeby się nie przepaliły. Co do samej usterki, widać, że była ostra muca, jakaś imprezka dłuższa, no i po prostu przegrzał się. I taki ten rezystorek się przepalił, to wiadomo, pełne napięcie, czyli te 50 V z jednej strony poszło na obwód biasa i tam ten tranzystorek się rozwalił na biasie. Ale też gdy tranzystorek się przepala, to również przepala się na zwarcie do bazy i na bazę poszło te 50 V, plus czy minus, obojętnie.
no, przepalając te resztory bramki. Całe szczęście, że dalej nic się za bardzo nie wydarzyło, czyli te tranzystory sterujące bramką, bramkami, nie poprzepalały się. Wszystko tam było w porządku, no, poza drobnymi rezystorkami, ale to bardziej w okolicach obwodu over. Czyli to chyba cały czas to zabezpieczenie over. W sumie nie sprawdziłem, co to jest ten over. Może zobacz, co jest over. Może to ten over nam tutaj cały czas, co ten błąd wyskakiwał, kiedy bias był za duży. Bo cały czas się zastanawiam, skąd ten wzmacniacz wiedział, że jest problem. Bo nie było napięcia stałego na wyjściu. Żadne ze stron napięcia symetrycznego nie było przywierane. Mimo, że był bias wysoko, czyli te tranzystory sobie tam przepuszczały dużo prądu, to i tak na wyjściu no było jakby nie zero, nie? Więc może ten over jakiś, kurde. A, bo tu jest prąd. Dobra, to czekajcie, zobaczcie. Dobra, słuchajcie. Tutaj ten tranzystorek, którego baza jest podłączona do jednego emitera tranzystora mocy, a druga strona jest podłączona do emitera drugiego tranzystora mocy. I to ten tranzystorek daje nam sygnał over, który idzie na obwód overload detection i on właśnie też jest połączony z sygnałem protect, więc okej. Bo u góry mamy DC protect i obwód DC protect jest po prostu bezpośrednio połączony z wyjściami głośnikowymi. Jeśli tutaj pojawi się jakieś napięcie, to striggeruje nam tutaj ten obwód DC protect. Ale właśnie tutaj ta różnica potencjałów między wyjściami rezystora emiterowego. Jeśli tutaj jest zbyt duża różnica potencjałów, czyli jak teraz mieliśmy właśnie, że włączone dwa tranzystory mocy, górny i dolny, zbyt duży prąd płynął, bo zbyt duży był bias, czyli zbyt duży prąd, napięcie na bazie tych tranzystorów, co spowodowało, że te tranzystory były załączone, czyli plus 50 V, minus 50 V były przez te tranzystory do siebie zwierane i przez ten rezystor emiterowy, no zwierało to się i się grzało, to na wyprowadzaniach tego rezystora emiterowego tworzył się duży spadek napięcia. I to on załączał tranzystor Q681, który triggerował sygnał over, czyli wracało do protekta, triggerowało protekta. Dobra, wszystko jasne, brakowało mi tego jednego klocka. No, wszystko jest jasne, wszyściutko, czyli źle ustawiony biasik spowoduje nam załączenie trybu protect. Także jeśli wasz sprzęt jest włączony w standby, się dosyć mocno grzeje, spójrzcie do manuala, ustawcie poprawny bias, czyli wstępne załączenie tranzystorów. No. I wszystko by poszło sprawnie, gdyby te tranzystory paliły się na zwarcie, a nie, że różnica była absolutnie minimalna. Mówię o tych tranzystorach kompensujących ciepło, tak? W tych do ustawienia biasu. Dobra, wszystko wiecie z filmu. Koniec ględzenia. Wybierzmy osobę, do której to poleci. A i w sumie ten odcinek jeszcze nagrywam, zanim puściłem pierwszy odcinek. Dzisiaj jest 20.06, więc jeszcze nie czytałem waszych komentarzy, dlatego że pierwszy odcinek dopiero wyjdzie za czwartek dzisiaj, no, za 3 dni. Więc może jeszcze poczytam wasze komentarze z poprzedniego filmu, którego jeszcze naprawdę nie ma. Dobrze, machina przygotowana do wysłania. Jeszcze tylko pokrywę założę, bo tu wszystko już jest poskładane. Trytytki założone na nowo. Kątki posprawdzane. Wyglądają spoczko. Jeszcze jakieś tam pomiary zrobiłem, czy ten zasilacz w miarę działa. Ale ten zasilacz jest tak prosty, że... Dobra, wezmę go na boczek, żebym tu przypadkiem się nie oparł o most Greca. Trzeba go wsadzić. Wasze komentarze! A dokładnie 4, które wpadły mi w oko, mają najwięcej polubień. Piotr Fryszka 5125, Damian Wiśniewski 7305, The Mr. Atakama oraz pan Andrzej 3511. Są to bardzo fajne, techniczne komentarze, które wskazywały prawidłowy kierunek, gdzie ta usterka się mniej więcej znajduje. Nawet nie mniej więcej, a dokładnie, że sprawdź tutaj biasa. Jestem pod wielkim wrażeniem komentarza pana Andrzeja, który wykonuje, tak jak mówi, ogrom pracy przy każdym wzmacniaczu. No to jest naprawdę ogrom pracy. I słuchajcie, naprawy audio, tego starszego audio, nie klasy DN-owej. Tutaj mamy tranzystory, którymi się steruje już prądowo. Mamy dużo tych tranzystorków. Nie mamy jak teraz układów scalonych, które mają te wszystkie tranzystory, rezystory i nawet kondensatory w sobie. Dostają sygnał cyfrowy, żeby się odpaliły, załączyły i grały. Ale jeśli coś jest nie tak, to wystawiają flagę fault i mają dokładny datasheet z opisem, który pin, co, gdzie, jak i kiedy, co robi. Tutaj, trzeba mieć naprawdę spore doświadczenie. I w sumie
te serwisówki nawet są fajne, które tutaj macie od Harmana. Zobaczcie sobie serwisówkę Harmana. Przeraża mnie po prostu ilość roboty, bo to się składa z wielu płytek połączonych trytytkami, śrubkami. Żeby każda rada coś załączyć, trzeba to składać z powrotem do kupy, połączyć, żeby się odpaliło, bo procek jest w jakiejś innej płycie i bez tego procka nic tu nie odpali. O Jezus Maria, kurde. A w laptopie? Laptop za 20 tysięcy złotych, jedna płyteczka, wszystko na miejscu. Też widziałem jeden komentarz, że opisywał, że starsi elektronicy, którzy właśnie specjalizowali się we wzmacniaczach, tutaj już nawet jest troszeczkę nowszy wzmacniacz, bo to jest amplituner, też wchodzi tutaj cyfrówka, ale ci starsi, kiedy wchodziła cyfrówka, to byli przerażeni, że tego nie ogarną, bo to jest cyfrówka, jakieś układy scalone, jakieś razem, lutowanie SMD powierzchniowe, Jezus Maria. A w praktyce okazuje się, że cyfrówka w większości przypadków jest prostsza w naprawie. Jeśli oczywiście mam dostęp do części, no i też firmware'u, software'u, czy też programatora. Również pytałem się wujka mechanika, czy teraz naprawia się auta ciężej pod względem diagnozy, czy łatwiej? Bo mamy teraz narzędzia diagnostyczne. Podpinamy do komputera w samochodzie i jest lista błędów. Oczywiście te błędy gdzieś tam po prostu oscylują wokół właściwego błędu, ale też no, wskazują nam drogę. No i wujek Mirek przyznał, że dzisiaj się łatwiej diagnozuje auta. Pozdrawiamy Mirka. To jest worek elementów, które były uszkodzone. I co? I co mogę powiedzieć? Czy co bym zrobił inaczej? Teraz jakbym naprawiał ten sam wzmacniacz lub inny podobny, to na pewno bym odpalał to bez tranzystorów mocy i ściśle monitorował napięcie bramek. Chociaż też nie jestem pewien, jak to się będzie zachowywało, gdy tranzystor będzie wylutowany, bo jak jest wylutowany, to oczywiście napięcie się pojawia i płynie prąd. Jest też ten no, pobór prądu przez ten tranzystor już przez samo sterowanie, więc to napięcie naturalnie może być wyższe, ale przy tej naprawie też, jak komentarz pana Andrzeja wskazuje... Nie, komentarz pana Andrzeja, czy który tutaj jest? Ten komentarz, zaraz go znajdziemy, też mówił, że przy naprawie wzmacniacza, jeśli była końcówka mocy przepalona, to wszystkie końcówki mocy, a dokładnie regulacje bias, skręca na minimum, żeby te wstępne załączenie tranzystoru było jak najmniejsze, najniższe. Czyli żeby tranzystor był jak najmniej załączony. I też bym to zrobił teraz. Czyli odpalał bez spalonych tranzystorów mocy, z przykręconym biasem na minimum oraz oczywiście przez żarówkę, tak. Mam tą żarówkę i czasami jak tutaj siedzę i chcę wam coś pokazać fajnego, to o tej żarówce zapominam, muszę się przyznać. Czasami się zapomni. Ale te efekty specjalne, no kurczę, to rekompensują, nie? No nie powiecie, że nie. Także podsumowanie jest takie, że starą elektronikę naprawia się jednak inaczej niż nową elektronikę, ale to wcale nie znaczy, że tego nie możecie się nauczyć. Nie. Panuje kilka innych zasad. Na przykład, że MOSFETy się steruje napięciem, a tranzystory prądem. I że tutaj mamy dużo wyższe temperatury pracy. To trzeba zwracać uwagę, że z termowizją nie zawsze to fajnie działa. Dobra, przejdźmy do najważniejszej części, czyli kto otrzyma ten oto wspaniały, zajebiście ciężki wzmacniaczyk. Dobra, jak to robimy? Wybierzemy komentarz użytkownika, do którego poleci ten piękny ulepik. I tak, nie jest to ani losowanie, ani konkurs, jest to po prostu rozdanie. Czyli wybieram komentarz. 10 od góry. Czyli włączamy teraz filmik. Widzimy, że sortowanie jest ustawione najlepsze komentarze, czyli YouTube posortował to. Wybrał sobie najlepsze komentarze. Następuje uruchomienie maszyny. I lecimy od góry, czyli 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Czy jeden to już jest wygrany, czy 0 to jest wygrany? 10, 9, 8. No wychodzi, że jedynka to jest wygrany, a nie 0. Czyli pan Rutkowski. No, chętnie przygarnę ten umęczony wzmacniacz twój film. Przypomniał mi, jak za dzieciaka reanimowałem Diore WS. Wysadziłem dwa komuty tranzystorów, znaczyło mi to jednej rzeczy. Po naprawie takie sprzęty przy pierwszym uruchomieniu podłączyć szeregowo wpiętą żarówkę. Gdy było zwarcie, to nie byłoby bum, tylko zapaliła się żarówka. No i prawidłowo! Pan Rutkowski jak najbardziej oczywiście ma rację. Ale efekty specjalne na moich filmach to moja specjalność. Dobra. Jeszcze sobie sprawdzę, czy to jest 10 komentarz. Czyli raz,
2, 10. Tak, wszystko się zgadza. Dostawiam serduszko. I tyle. A, jeszcze jedna rzecz. Czy ten wzmacniacz w ogóle jest bezpieczny? Czy może wybuchnąć, zapalić się? Oczywiście, że jest bezpieczny. Dlatego, że wszystkie fabryczne zabezpieczenia, protekcje, wszystko jest zachowane. Żadne zabezpieczenie nie jest ominięte, nie jest zdrutowane. Czyli jeśli będzie problem z zasilaczem, jego nierówna praca, niesymetryczna, to wywali błąd P-fault i procesor wyłączy cały wzmacniacz. Jeśli będzie zbyt duży pobór prądu, to wystąpi zbyt duża różnica napięć na wyjściu rezystora emiterowego, zbyt duża różnica potencjałów i strygeruje nam overload protection. Jeśli będzie napięcie stałe na wyjściu głośnikowym, to również ten obwód załączy protekcję, zabezpieczenie wywoła i się sprzęt wyłączy. Więc tak jak wyszedł z fabryki, tak tutaj stoi i nic nie jest zmienione pod tym kątem. Bo wymiana rezystorów emiterowych na dwa oddzielne rezystorki, no to nie jest żadna modyfikacja. A tylko tym się różni. Także nie bójcie się. Główna zasada jest taka, że nie wolno modyfikować zabezpieczeń, które producent zrobił. Bo jeśli chcesz to zrobić, to znaczy, że masz za mało wiedzy, żeby ten sprzęt naprawić. A jeśli w ogóle masz za mało wiedzy, żeby to naprawić, to pewnie sobie nie poradzisz z ominięciem zabezpieczeń tego wzmacniacza lub innego urządzenia. Taki paradoksik. I oczywiście pamiętajcie, o ekipie, z którymi współpracuję, czyli Komputronik, laptopy, amplitudery, sprzęt RTV AGD, a linki promocyjne macie w opisie pod każdym filmem. Stoły warsztatowe, meble biurowe i fotele to ELZAP, a podzespoły elektroniczne jak tranzystory mocy to w TME. A jeśli potrzebujecie naprawy laptopa, przede wszystkim laptopa, ale i również elektroniki przemysłowej, to formularz zgłoszenia jest w opisie pod każdym filmem. Wchodzicie w formularzyk, wypełniacie i wysyłacie sprzęt. Lub jeśli chcecie, żeby to była przemysłówka naprawiona u was, no to tam pojedziemy i naprawimy, a może nawet nagramy film. Razem z Aldatechiem oczywiście. Przemysłówka z Aldatechiem. Także tyle. Jeśli film się podobał, no to powiedz mi to w komentarzu. Pozdrawiam wszystkich komentujących, a w szczególności tych technicznych, którzy również przedstawili swój punkt widzenia. Bardzo fajnie, dzięki. To się trzymajcie, na razie.